Każda diagnoza zasłania mi człowieka i trudno mi do niego dotrzeć. Każda diagnoza bywa też usprawiedliwieniem. No, to już nic nie muszę robić, bo przecież mam depresję. Oczywiście ja rozumiem, że to tutaj te wszystkie gadania takie pod tytułem weź się w garść mogą nie zadziałać. Jakbyś chciał, to byś coś tam, tak? Ja to wszystko rozumiem, że cały ten obszar wolitywny zostaje wyłączony i ja robię rzeczy, których nie chcę robić, a mimo to je robię. Od czegoś trzeba zacząć tę pracę, bo tego człowieka trzeba najpierw spionizować. Ja nie chciałbym też, żeby nastąpiło społecznie, a mam wrażenie, że trochę następuje, już takie kompletne zmedykalizowanie każdego obniżenia nastroju, wynikającego z różnych przyczyn, których nie da się tylko leczyć, nie? Bo mamy depresję młodzieńczą, mamy depresję zależną od pór roku, mamy depresję reaktywną na jakieś wydarzenia, które się pojawiły, jest depresja przecież jako jeden z elementów żałoby, żalu po stracie. Więc medykalizowanie tego wszystkiego i diagnozowanie jako choroby, ja uważam, że to jest trochę nadużycie, że to jest troszeczkę takie wylanie dziecka z kąpielą. Przeoczamy te depresje kliniczne, które rzeczywiście trzeba medykalizować i trzeba je medycznie ogarniać. Skupiamy się na medykalizacji zachowań, obniżeń nastroju, które mi utrudniają potem funkcjonowanie społeczne. Czyli ja nie mam przeciwciał w sobie, żeby zmierzyć się. Ja myślę, że wiele rzeczy to też wynika z tego takiego społecznego zapotrzebowania na ludzi fajnych, pięknych, zdrowych, mądrych, uśmiechniętych, dobrze się czujących 24 hours. I ta presja taka, ten obraz wtłaczany w głowę mą, powoduje, że jak tylko ja zaczynam być smutny, to ja zaczynam kombinować, że ja robię coś złego. Na smutek nie ma zapotrzebowania. Na nieuśmiechniętych ludzi. Oni są marginalizowani i myślimy, ej, ale uśmiechnij się, nie? Jak ci smutno, to zaśpiewaj. Oh my God. Jak mi smutno, to ja mi się chcę płakać, a nie śpiewać. To co w ogóle bez sensu. I ta presja taka, która się pojawia, myślę, że obniża jeszcze jakość i samoocenę, bo wtedy zaczynam myśleć, chyba jestem chory. Bardzo trudno jest tym ludziom poszukać pomocy takiej prawdziwej, realnej, no bo wiesz, no, jak nie ma numeru choroby, no to człowiek w tym momencie jakby przestawał istnieć dla czegoś, co się nazywa służbą zdrowia. Tak naprawdę służymy wszyscy chorobom, nie zdrowiu. Bardzo trudno w służbie zdrowia znaleźć zdrowych ludzi, są tam sami chorzy ludzie, nie? Więc nie, to wszystko stoi trochę na głowie. Dlatego tak trudno jest tym ludziom i wtedy ja myślę sobie tak, że bez względu na to, co czujesz, co się z tobą dzieje, jaki jest ten główny objaw, który zwraca twoją uwagę, to nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, czy jakość twojego życia, to jak żyjesz, na jakim poziomie, nie chodzi mi tu o finansowy, na jakim poziomie emocjonalnego zadowolenia jesteś, czy ci to pasuje, ten poziom. Bo jak ci pasuje, okej. No, wiesz, no, nie ma obowiązku takiego, żeby wszyscy naokoło byli radośni i w podskokach sobie podróżowali po ulicach, nie, i śmiali się do siebie. Nie ma takiego obowiązku. Wychodzenie z tak zwanej depresji ku życiu memu też wcale nie jest ku życiu pod tytułem radość o poranku. Natomiast być może jest coś takiego w twoim życiu, co ci nie pasuje. Być może wynika to z tego, że masz obniżone samopoczucie, być może masz obniżone relacje z innymi, izolację, używanie substancji, zachowań, cokolwiek. Być może wynika to tylko z tego, że coś ci nie pasuje. Jeszcze nie wiesz co, nie? Coś ci nie pasuje. I jeżeli coś takiego się pojawia, to warto zapytać, czy chciałbyś to zmienić. Jeżeli tak, no to czy to zmienisz? Jeżeli tak, to kiedy zaczniesz? I myślę sobie, że jak się odfiksujemy od tych wszystkich objawów, jak się odfiksujemy od chorób i przestaniemy być społeczeństwem chorym i zacznę kombinować, na co by tu zdrowieć i poszukam rozwiązań, a nie usprawiedliwień dla moich zachowań izolacyjnych, nie tylko, ale destrukcyjnych zachowań. Jeżeli to zrobię, to możemy całkiem fajnie to społeczeństwo zbudować w takich różnych działaniach oddolnych, kiedy ja Ciebie, a Ty mnie przekonasz do tego, żeby dzisiaj zaplanować: dziś będę dla siebie dobry, dziś będę się o siebie troszczył, dziś, to właśnie dzisiaj zrobię wszystko to, co od tygodnia odkładałem na później. Dzięki.